Ale no bo ja nie widzę siebie tak jakby, ja nie wiem jak mam się ustawić. Przechyl Jak ja trochę bym w się górę. widziała. Kamerkę w górę. No. Podąża za tobą, nieustannie o! No i super. Dobra. Kontynuuj, jeź. Zabij potwora i dwie świątynie. Uczestniczyli w nim Hefajstos, Afrodyta i Ares, a także wielu wybitnych przywódców z całego świata. Idzie, to jest taka historyjka, więc się nie odzywam, rozumiesz, o co chodzi. Ofiarowując harmonii prezenty. No dobra, no. Nie widzę tego. Olśniewający naszyjnik. Serio? Wykonany przez Hefajstosa. Zaś no? Znał jej przepiękną suknię. Największe wrażenie na przykład. Ale nie jest śmieszne. Ze sobą prowadzoną euro. Twój prezent, ale wszyscy najwyżej doczytacie, proszę państwa, lecimy dalej. Będziemy teraz... Jest, jesteśmy teraz w Tebach! Ale ja, jesteśmy normalnie w Tebach, ty. Dobra, to budujemy od razu Artemida. Czekajcie, kto to była Artemida? Teraz muszę ogarnąć, co muszę wybudować. Atena czy Artemida? Dobra, wybudujemy Ateny. Dobra, bank. Będziemy budować kolejną świątynię. Jej. Okej. Okay. Żeby jeszcze ktoś tutaj nie zawracał gitary na Skype'ie, to by było bardzo dobrze. Ale niestety, no. Ale ty teraz o mnie mówisz? Nie, nie o tobie. Teraz dostałem z grupy na Facebooku, na Skype'ie powiadomienie, więc no troszeczkę lipa. Ale dobra, damy radę. W końcu piękne moje rozbudowane miasto. Patrz jak to wygląda super wszystko, zobacz. Zobacz. A ty to sam budowałeś, czy... No, z pizmakiem. Patrz, jak to wszystko idzie. Patrz. Patrz, jak zaraz szybko powstanie ta moja, ta, jak się nazywa, świątynia. Tylko czekamy tylko potwora, bo wiesz, zadanie jest obroń miasto przed Talosem, nie? No, a ja nie mam jeszcze... A, nie wiedziałam, co to jest. Ja na chwilę, tak? Ja się tylko przerzucę. O. No, o. O. Dobra. Dobra. Dobrze mnie widać, czy źle? Może być. Dobra. Haha, dobra, robimy pierwsze, proszę ja ciebie, pierwsze zbroje, pierwsze miecze, więc zaraz tutaj sobie rozwiniemy bardzo ładnie te dworki, żeby mieć troszeczkę lepsiejszych tych wojaków. Teraz pytanie, czy ja też mam może stadnię? Tak, jest stadnina, więc by trzeba było w sumie z 3 wybudować jak najbardziej. I oczywiście też tutaj takiego strażaka, który patrzy, żeby nam się, rozumiesz, nie zawaliły te... rzeczy, nie? Budynki, żeby się nie zawaliły. No. W sumie to ja pobuduję, a nie mogę więcej pobudować świątyni. Cholera. Szkoda. Szkoda jak 150. Także na co zrobisz, co zrobisz? O! Dzięki, mama. Dostałem, proszę ja ciebie, nawet kolację, ale nie będę teraz jadł, bo ja szanujący się youtuber i gamer nie je podczas nagrywania. Nie wiem, czy ty znasz taką zasadę. Też to zostałem w komentarzu. No. Wiesz, ty się jesteś okrutna, zachowuj się. Naprawdę się zachowuj, bo ludzie cię przestaną lubić. No, wybacz, no. Dobra, budujemy sobie teraz świątynię do Ateny i dlaczego ja już nie mogę wybudować tego przytułka, czy jak się nazywa? No, do jakiegoś tutaj fajnego, o już widzicie, Heraklesa nie ma z nami, więc też nie ma jego przybytka, o! Czyli takiego domu jakby. No i teraz mnie będzie rozpraszać, cholera, ten zapach tych dobrych kanapeczek, no. Masakra. O, no tutaj to widzicie, jest potajemnie, ja i tak nie widzę. Nie, to i tak trzeba to jeszcze koni, żeby nam tutaj elegancko się to rozwinęło. Nie, nie chcę, nie chcę. A teraz musisz dać troszeczkę niżej tą kamerkę, bo tylko ci głupetynkę widać. Widzisz, jak żeś naruszyła? Co mam dać? Trochę niżej teraz tą kamerkę. Tak? Tak, jest super. Dobra, ujeżdżacz, bank. I trzeba tutaj... O, w końcu Talos. Dobra, tylko co on potrzebował? Przybytek Jazona, okej. Okay. I on potrzebował what? Konie, 3 triery i jeźdźce oddziały. Dobra, czy już wszystko jest? Konie, triery. Czyli po prostu te łódki takie jakby, które będą zasuwać. Ja... Przestań tier. Raz, dwa i tu będzie 3. Okej. Okay. Tiery to są przy ciebie jak hoplici, nie? Czyli te wojska, no kiedyś te starożytne w starożytnej Grecji, no to oni pływali na takich statkach, nie? No to właśnie to jest to. Okej. Okay. O cicho, mamo, cicho.
Mamo, nagrywamy. No, nagrywasz film, tak? Mamo, nagrywamy. Cicho, Michał nagrywa. Mamo, przestań. O, Talos atakuje miasto. Gdzie niby? Mamo, nie widzę. Cicho, bądźmy tu nagrywamy. Gdzie ty nie? Like dla mamy Natalii. Ale wytnij to. Nie. Nie. Serio, nie będę tego ucinał. Nie będę tego ucinał. Nie będę tego ucinał. Nie będę tego ucinał. No. A czego ty się... O, patrz. Ej, widzisz? Patrz jaki domek. To już jest maksymalnie co może być, nie? To jest maksymalnie. Tu już nawet będziemy mieli oddział jeźdźców. No widzisz, nie? No tutaj, w tym. Tak największy. Z czerwonym daszkiem. No. No. Dobra. Co my mamy tak mało tych zbrój? No kurde. Nie nadążałem z produkcją, ty. A po co ci dużo mało ludzi? Jeszcze raz? Po co ci dużo zbrój, skoro masz mało ludzi? No bo ja muszę zrobić ogólnie porządne te... Przyszedł, kurde, tak, spieprzony. No bo potrzebuję robić oddziały zbrojne, żeby mojego bohatera, wiesz, przywołać. Dobra, czy ktoś sprzedaje już od razu gotowe te zbroje? Z chęcią bym kupił. Amfory, wina, cebula. Poproszę, dobra. Czy ktoś sprzedaje zbroje? Nikt. No i zarąbiście. Nie, o jest! Fenicja sprzedaje zbroję. To może by się z nim dogadał. Czekaj, mamy port. Fenicja? Jasne, że tak. Okej. To good, easy. Czekaj, to muszę tylko jakoś wybudować to ładnie. A teraz trzeba pomyśleć i to jest w tym problem. Tu? Dobra, tutaj muszę. Choroba. Dobra, damy radę jakoś. Dobra, tak, cyk. I tutaj wybudujemy sobie kolejnego strażaka, że tak powiem, i kupujemy na maksa uzbrojenia. Dobra, a sprzedajemy oczywiście, żeby też nie było, coś trzeba sprzedawać. Oliwki i tak dalej nie, ale czego mamy w sumie dużo, ja bym chciał się spytać. Eksport, runo. Runo tak sobie. Powiem wam. Z tym runem to różnie bywa. Raz jest, a raz go nie ma. Dobra. Ale mów coś, no ty sierotko, Maryśko. A, no bo ja się zamyśliłam, no. No, zamyśliła się. Trochę wina trzeba posprzedawać. Eksport to jest wysyłka, nie? To jest jak coś sprzedajemy. No. No, dobra, okej. A, to już wiem wszystko. Koni trzeba, za mało mam koni normalnie. Ma za mało stadni. Dlaczegoż tak? Tutaj trzeba zrobić. Ale ty chodź, tam tam nic nie, czy nie? No skliczyłem już. Ale ty dostałeś jakieś doświadczenie, czy coś takiego? Nie. Po prostu przyszedłem do kolejnej misji. Aha. I tylko tyle? Nic nie dostajesz, żadnej nagrody? No nie, no bo to rozumiesz, wszystkie misje, które są w Zeusie, są jakby ze sobą połączone. Ty zarządzasz, jesteś Grekiem, zarządzasz całą Grecją, że tak powiem, nie? No, no i raz jesteś w tym mieście, raz jesteś w tym mieście, no. No i znowu z tym nie zdążyłem. No, cebula. Nie zdążyłem, cholerka, z zbrojami. No za wolno nie to robię. Na szczęście już kupuję te, więc dobra. Tiery, czy one się budują, czy nie budują się? Jeden, no już jest, drugie się buduje, wszystko się buduje, więc tiery już są. Dobra, uzbrojenie się kupuje. No i super, no i czego ja mogę chcieć więcej? Przecież to jest takie toje banalne, te zadanie. O, budują w końcu. Zaraz będą to świątynie, bo już jest, że tak powiem, podest, nie? Rozumiesz? Teraz będzie budynek na świątyni znoszony. No, świątynię już musisz widzieć, bo nie wierzę, że nie. No, widzę, bo widziałam, jak ją tam dawałeś, powiedzmy. No, świątynię musisz widzieć. Żeby się budowała. Tak. Okej. Okay. Konie są, wszystko jest. No, także no, chwilę trzeba poczekać. Słomę dowieź. Dlaczego ludzie tak mi odchodzą? Why? People. Co on znowu tego potrzeba? Się skarbić. Runo. Nie no, runa nie ma, ty. Ja runa już nie sprzedaję.
Trzeba kupić ryby, drewno, nie? Czy ja gdzieś mogę z tych portów, co już mam, nie? Import runo. Dobra, trochę runa się będzie kupować, też będzie gitara. Ale tak, wina będziemy sprzedawać. No, tak, 10 sztuk. Runa, tak, o. I super. Zawsze możemy kogoś podbić. Kto sprzedaje runo? Kalidon. Czy Kalidon mi da? Nie, no to ja ich, prawda, złupię. Dobra, tą strażą. Dobra. Cokolwiek runo. Słucham? Chamsko. Nie, dlaczego? To jest prawo dżungli. Aha. No tak, no co? Ale to jest Grecja, nie w dżungli. Ja ich aż tak nie lubię tam. Nie no, ale bez posady. Ale też to lubisz, nie? No. Kurczę, no. Czy mam te dwa oddziały, czy jeszcze nie mam? Dwa oddziały, jeden oddział. No wszystko dlatego, że nie mam koni. I nie mam zbroi. Gdzie ty pojechałeś, czubie? Ja pierdzielę. Gdzie on pojechał, ten głupi dziadek? Ktoś mógłby mi dostarczać te części z Agory. A zrzęda jaka? To ja takich zrzęd to ja nie widziałem takich zrzęd. Dobra, ale zobacz, widzisz jakie fajne te są łódki? No czy ja wiem. Zobacz, ja ci dam, czy ja wiem. Widzisz? No, i znowu ją wywali, prawda? Ej, znowu mi się coś zacięło, czy nie? No, zacięło ci się. Dokładnie. Dokładnie jej się zacięło. Okej, okay, ale zaraz na ten nos. No, spokojnie, to nie jest tak, że... O właśnie. O właśnie, o właśnie, o właśnie. Halo, halo? Halo, halo, halo? Nie słychać, nie słychać, nie słychać? Dobra. Jeszcze czekamy. Dobra. Ale no tak to jest, no. O! Igrzyska nemejskie. Nie, ale ja nie potrzebuję na razie żadnych igrzysk. To ja potrzebuję koni w końcu. Skrzynki żywności. No, spokojnie. Żywność. A żywność przyjdzie czas. Zawsze możemy trochę kupić w sumie żywności. Oliwki, ale tak nie. O, mam trochę zbroja, czy możemy ryby w sumie kupić. Są tanie, a wiecie, no. Przydadzą się. Runo i tak dalej. Nie, okej, okay, wszystko sprzedajemy. Jest dobrze, jesteśmy naprawdę bardzo rozwiniętym miastem tutaj. A wy co potrzebujecie? Koni, nie? No właśnie, to. A gdzie ten dziadek z tymi koniami? No, kurde. No, jesteś? No, jestem, to już mi się buntuje wszystko. No dobra, to ja ci daję, udostępnię ekrany. Bang. Teraz tak, jeszcze szybko. Cyk, cyk, cyk. I teraz cyk. Dobra. A w porządku widać? No tak. Wszystko jest super. Chyba. O. Teraz jest ok. Dobra, wracamy do gry. Tylko dlaczego mi się ta gra ścięła? Teraz? LOL. Nie, dobra. Odblokowała się. O, ludzie, same są problemy, Natalia. Ja nie wiem. No, bywa, no. Zechciałeś tą metodą nagle. Ale dobra. Jest okej, oczywiście like za poświęcenie. Ciebie dalej. Mam nadzieję, że jako tako ten materiał wyjdzie. Ale patrz, widzisz, jak już fajne są rozbudowane te domki? Uzbrojenia znaczy, tylko to z mojej perspektywy wygląda jak basen. Jak basen, tak? To ci wygląda jak basen, kobieto, no. To. Te niebieskie, tu. Jasne. Tu, no to jest basen, tu, no, no tak, ale to są domki. Basen. No dobra. Weźcie, trzymajcie mnie. Dobra, budujcie, co jest? Że tak ludzi nie ma? Brak ludzi... Co? Czemu jest tak mało? Ej, what the fuck? Czego? Dobra, wiecie co? Ja... Nie, ja nie potrzebuję teraz tych wszystkich kamieniarzy. Więc ja sobie ich pousuwam. Bo i tak mi ciągle zabija ten Talos. Cholerny. Właśnie... No już jest, brak ludzi tylko 276. Więc jest na luzie. Czy ja jeszcze czegoś takiego nie potrzebuję?
Ogólnie bym przestał już coś zamawiać, w sensie, że brąz już mnie nie interesuje, jak już kupuję od razu uzbrojenie. Uzbrojenia, może tak będę kupował, żeby było zawsze 20. Ryb, no to ryby trzeba kupować, bo trzeba mieć jedzenie, wiadomo. Z kolei tutaj, czy my tutaj coś możemy sprzedać? Eksport runo. A nie, 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 dobra, to nie. Co ja tu mogę jeszcze wam posprzedawać? Ty bez kitu, bez jaj, no tu lol. Eksport, rzeźby, o, a rzeźb trochę mam, a rzeźby zawsze mogę sobie zgrabić od kogoś. Czy mogę im podpierdzielić? Sojusznicy nienawidzą mnie. Dlaczego? Bo najechałem kogoś słabszego? no, damy radę wszyscy. No co? Mocarz! No tak. Pan i władca, zobacz. No jedź, gościu, o Jezu. Dobra. Mamy jeszcze uzbrojenie? Mamy, super. O, będzie chyba kolejny oddział jeźdźców. Patrzcie. Jedzie Zbychu na wózku. No i od razu, no, bęk, do góry mówię. No, dostęp do czego? Mieszkańcy tego domu, aby móc się rozbudować, muszą mieć dostęp do stadionu? A co to jest? Jak stadion? Nie, bez jaj. Stadion chcecie? Ja wam mogę to dać. Proszę bardzo. Bęk, co jest? Na oczyszczonym terenie, a co to jest nieoczyszczony? No. Jest, mnie proszę nie denerwować teraz. Stadion jak ta lala. O. Mają dostęp. No i dobra. Czego wy nie chcecie się rozwijać? Ty nie masz koni, ty nie masz uzbrojenia i tak dalej. Dobra, czyli uzbrojenie i konie. To jest to, co nam teraz jest potrzebne. Uzbrojenia mamy bardzo, bardzo dużo, więc no... To jest wszystko teraz kwestia czasu, powiem ci. I co, lepszy jest Zeus czy Train Simulator? Teraz się wypowiedz. A tu się coś dzieje więcej chyba. No tak. Ale nie wiem, ty dziewczyna, się tak nie pytaj. No dziewczyna, która nie miała nigdy kontaktu z komputerem jako tako, jeśli chodzi o gaming, no to ciężko ale dostać ja jakąkolwiek odpowiedź. Ale ja pierwszy raz tą grę, więc no. Co? Czegoś wybiera. Mówię, że pierwszy raz widziałam dzisiaj i tą grę, więc znaczy no, że tak patrzyłam jak grasz, powiedzmy tak, teraz. No tak. Więc tak. Nie oczekuję ode mnie zbyt dużo. No dobra. Nie ma sprawy. Dobra. Czekaj, opóźnij, bo ja już nawet nie mam tego. Nie mam magazynów, nie mam gdzie pomieścić motków, które żebym zgrabił, także opóźnię w przyjęciu je. I patrz, jak się elegancko zbuduje, zobacz. Idą, rozumiesz, te kamienie? Patrz, teraz widzisz, popatrz. O, jest. No, widzę, że dasz to zrobił, no. No, i zaraz będą tutaj robić przed ciebie kolejne te. Kolejne, tak jak tutaj u Aresa, takie wielkie figury, nie? Na to chwilę jeszcze, trzeba chwilę jeszcze poczekać na to. Okej. Okay. Co ci jeszcze potrzeba, Jazon? Powiedz mi, konie. Dwa konie jeszcze są potrzebne. A ja nie zrobię je tak szybko, no bo niby pracują wszystkie stadniny, ale ciągle do Agory zabierę jakiegoś konia, bo wiesz, bo konie muszą być, żeby żeby rozbudować do takiego pułapu, do takiego poziomu te różnego rodzaju te domostwa, nie? Te rezydencje w sumie to się chyba nazywa nawet.